Rozmawiamy w dniu, w którym prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent najpotężniejszego mocarstwa na ziemi, poleciał do Kijowa w trakcie trwania wojny, by okazać wsparcie Ukraińcom w walce z Rosjanami. Czy po czymś takim Ukraina może w pełni upaść? Czy Zachód może doprowadzić dzisiaj do tego, by realny rok temu scenariusz w ogóle pozbawienia Ukraińców państwowości dzisiaj się ziścił? No nie sądzę. Szanowni Państwo, witam na kolejnej rozmowie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Kuśmierczyk, autor programu Polityka Zagraniczna na YouTubie, gdzie omawia aktualne wydarzenia ze świata polityki międzynarodowej. Witam Cię, Marcinie, raz jeszcze. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Marcinie, daliśmy sobie dzisiaj ciężkie zadanie, ponieważ nasza rozmowa będzie dotyczyła podsumowania pierwszego roku inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Chciałem ten materiał nazwać podsumowaniem pierwszego roku wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale tutaj wielu analityków, wielu badaczy właśnie dobrze przypomniało, że wojna, która dzieje się za naszą wschodnią granicą, trwa już od 2014 roku, więc ten materiał będzie poświęcony tylko rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę. Postaramy się poruszyć tematy reakcji państw zachodnich na rozpoczęcie agresji, aktualną politykę międzynarodową będziemy omawiać oraz powróżymy troszeczkę, ponieważ będziemy próbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka przyszłość czeka świat, Europę oraz relacje Polski z Rosją bądź Ukrainą. Drodzy Państwo, jeszcze tak dopowiem, organizatorem rozmowy jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, prowadzony przez Instytut imienia generała Władysława Andersa. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dobrze, Marcinie. Tak więc myślę, że już przechodząc do naszej rozmowy, przede wszystkim chciałbym, żebyśmy się cofnęli do 24 lutego 2022 roku i spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie już tak z perspektywy czasu, czy agresja rosyjska była konieczna. Jak wyglądał ten świat przed agresją i po agresji? Czy może jacyś nowi gracze się pojawili na arenie międzynarodowej, które państwa, tak mówiąc kolokwialnie, straciły na znaczeniu, a których pozycja wzrosła? Więc Marcinie, czy mógłbyś powiedzieć, jak wyglądała ta sytuacja międzynarodowa przed rosyjską agresją i jaka była pozycja Rosji? Jak ta inwazja wpłynęła na jej pozycję? Myślę, że zanim przejdziemy do samego tej fazy konfliktu związanej już z brutalną fazą agresji Rosji na Ukrainę, to warto wrócić właśnie do tego 2014 roku, bo nie tylko z takiego czysto faktograficznego czepiastwa, że to wtedy zaczęła się wojna i to ma również oczywiście zaznaczyć, że terytoria, które oderwała od Ukrainy Rosja, Krym i destabilizacja Donbasu, że należą prawie do Ukrainy, bo nie chodzi tylko o to. Myślę, że warto wrócić dzisiaj do tych wydarzeń, ponieważ one w odpowiedniej perspektywie ukazują procesy społeczne i procesy polityczne, które właśnie wtedy zaczęły się niezwykle dynamizować. Bo jednego możemy być pewni po roku od wejścia Rosjan na Ukrainę, to znaczy nie będzie powrotu do układu międzynarodowego, który obowiązywał przed tą inwazją. To znaczy on na pewno już będzie inny. Niezależnie od tego, w jaki sposób zakończy się ta agresja, to nie będzie powrotu do tego, co było wcześniej. To znaczy mamy na stole teraz albo rozszerzenie świata Zachodu również o Ukrainę w jakiejś perspektywie, nie wiadomo w jakiej formie, czy poprzez członkostwo w Unii Europejskiej, czy w NATO, ale na pewno poprzez instytucjonalne, polityczne, gospodarcze i militarne powiązania, albo na stole po drugiej stronie mamy kompletną dominację rosyjską na Ukrainie i de facto koniec państwowości ukraińskiej jako niepodległej, niezależnej państwowości. I ten rok 2014 jest tutaj absolutnie kluczowy, bo to wtedy ten dryf Ukrainy na zachód rozpoczął się w sposób, znacznie przyspieszył.
Myślę, że akurat w Polsce jest dosyć łatwo to zauważyć, czy dosyć łatwo jest to dostrzec, bo to przecież mniej więcej właśnie wtedy zauważyliśmy, że znacznie więcej Ukraińców zaczęło pojawiać się na przykład w Polsce. Kiedy zobaczymy, jak wyglądał układ sił międzynarodowych generalnie w naszym regionie Europy po upadku Związku Radzieckiego, no to mamy Rosję, mamy państwa takie jak w europejskiej części byłego Związku Radzieckiego, takie jak Ukraina i Białoruś, które po rozpadzie ZSRR nie zdecydowały się na drogę na zachód. Mamy cały szereg państw, czy to będących niegdyś częścią Związku Radzieckiego, czy też które były państwami satelickimi, które właściwie błyskawicznie dążyły do tego, by być częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego i Sojuszem i Unii Europejskiej. Jeżeli porównamy rozwój gospodarczy, perspektywy życiowe, generalnie standard życia, jaki obowiązuje dzisiaj w różnych, tych różnych częściach bloku wschodniego, no to mamy dramatyczne różnice. Dramatyczne różnice, które nie występowały jeszcze w latach 90. W pewnym momencie jasne stało się to, że tkwienie poza systemem gospodarczym Europy Zachodniej, czy która zmienia również przecież swój charakter. Nie jest już wyłącznie, Unia Europejska też nie jest już związkiem zaledwie kilku państw, tylko staje się organizacją o charakterze całego kontynentu, więc tkwienie poza tą organizacją właściwie pozbawia państwa, pozbawia społeczeństwa nadziei na lepszą przyszłość. I od tego 2014 roku, w tym 2014 roku zarysował nam się bardzo istotna taka dychotomia. Ukraińskie społeczeństwo miało przed sobą właściwie dwie perspektywy. Jedną z nich było dążenie do tego, by w jakiejś perspektywie stać się członkiem świata zachodu, co byłoby piekielnie trudne. Co byłoby, ja ośmielę się stwierdzić, że byłoby niemożliwe, gdyby Rosjanie nie zaatakowali Ukrainy. To znaczy ten temat jeszcze bardzo długie lata nie pojawiałby się na agendzie spraw europejskich. Natomiast z drugiej strony to, co zaprezentowali, druga opcja, przed jaką stanęli Ukraińcy, sprawiła, że tak naprawdę nie było w ogóle sensu wybierać, bo ta druga opcja oznaczała ale bardzo stare, bardzo przestarzałe podejście do sprawowania polityki, czyli przemoc, po prostu przemoc, by z drugiej strony Rosja zdecydowała wykorzystać zamieszanie polityczne, słabość Ukrainy do tego, by oderwać części jej terytorium. I stale używała tego narzędzia do dalszej destabilizacji państwa, państwowości ukraińskiej, w ten sposób chcąc zdestabilizować Ukrainę, po prostu zdestabilizować ją najlepiej w sposób trwały, właśnie do tego służyły porozumienia mińskie. Tylko ta destabilizacja w żadnym wypadku nie prowadziła do tego, że ukraińskie społeczeństwo czy ukraińska polityka zmieniała swój kurs, jeżeli chodzi o główne realizowane polityki, czyli właśnie stopniową integrację prawa na przykład unijnego na Ukrainie. To ten dryf, nie tylko dryf polityczny, prawny, ale przede wszystkim mi się wydaje, że najistotniejszy był ten dryf społeczny. Tak? Znaczy, jeżeli zobaczymy badania opinii publicznej na temat tego, jak Ukraińcy oceniali Rosjan w roku, nie wiem, 2000, 2010 i 2020, no to mamy tutaj naprawdę dramatyczne zmiany. I tutaj pojawia się właśnie to pytanie, czy odpowiedzią na ten dryf, na tą strukturalną zmianę w naszej części Europy musiała być dalsze użycie siły, rosyjska agresja. Oczywiście, że nie musiała. Oczywiście, że tak nie musi wyglądać działanie żadnego państwa. Żadne państwo nie jest, chyba że jest zmuszone do obrony, ale żadne państwo nie jest zmuszone nigdy do tego, żeby kogokolwiek atakować i mordować ludzi. To nie jest taka narracja, to bardzo nie ma sensu, tylko to jest jedyne, z czym Rosja była w stanie wyjść do swojego wschodniego, do swojego zachodniego otoczenia. Nie pojawiła się kontroferta cywilizacyjna, gospodarcza, nie pojawiła się żadna inna myśl polityczna, która miałaby doprowadzić do tego, że Ukraińcy chcieliby z Rosjanami budować wspólne imperium.
poza właśnie pomysłem, że trzeba ich po prostu w takim razie najechać, narzucić wolę polityczną, zlikwidować państwo ukraińskie albo co najmniej po prostu zakwestionować sens istnienia Ukraińców jako narodu. I to zrobiono ze skutkiem zupełnie przeciwnym do zamierzonego. To znaczy, ukraińska tożsamość narodowa w ciągu ostatniego roku zyskała zupełnie nową warstwę tożsamościową, taką solidną fundament nowej odmiany tożsamości ukraińskiej narodowej, która będzie paliwem dla tego narodu przez kolejne pokolenia, na wiele kolejnych pokoleń. I tutaj musimy brać pod uwagę zarówno to, że zawsze tego typu wydarzenia są paliwem dla tożsamości narodowej, bo sami mamy pomniki bitwy pod Grunwaldem sprzed 600 lat rozsiane po całej Polsce, ale poza tym dziś mamy nieprawdopodobnie większą łatwość do tego, by rejestrować dane, informacje, zdjęcia, wszystko, by rejestrować, przekazywać, by to po prostu z nami zostało, tak? To znaczy, by te świadectwa tego, co się wydarzyło, nie wyparowały, nie zniknęły, nie były tylko kartkami zapisanymi w książkach, tylko one będą cały czas żyły. Przez to tożsamość ukraińska w sposób trwały rozdzieliła się od tożsamości rosyjskiej, nie tylko jeżeli chodzi o to, co sami Ukraińcy myślą o sobie, bo tak było, bo większość zdecydowana Ukraińców przecież też nie myślała o sobie, że jest Rosjanami, ale również w tym, jak świat postrzega się na zachód od Polski, gdzie ta przestrzeń właśnie między Polską a Rosją, no można mieć takie wrażenie, że tradycyjnie po prostu pojmowana była jako jednak przestrzeń, na której Rosja ma pewne prawo do dominacji. Tego nigdy nikt oczywiście nie mówił głośno, ale w ten sposób się zachowywano, w ten sposób wyglądała historia polityczna naszego kontynentu przez ostatnie setki lat. To nie jest tak, że to jest jakieś przeświadczenie wzięte nie wiadomo skąd. Więc zmiana tego paradygmatu, zmiana tego punktu widzenia jest epokową zmianą, jeżeli chodzi o stosunki polityczne w naszej części Europy, a ze względu na to, że te stosunki mają potencjał do zmiany relacji w ogóle na naszym kontynencie, no to jest to największy polityczny przełom od upadku Związku Radzieckiego. Marcinie, jeszcze chciałbym Cię zapytać o nowych graczy na arenie międzynarodowej, nowych potężnych graczy, którzy po 24 lutego zyskali na znaczeniu. No przede wszystkim Rosja miała tą możliwość dokonania szantażu energetycznego na państwa europejskie, wobec czego Zachód był zmuszony spojrzeć na inne państwa, które mogłyby dostarczyć tą energię. No mówię tutaj o państwach arabskich, mówię również tutaj o Norwegii, ale też Stany Zjednoczone są tym wsparciem energetycznym, chociażby dla naszego kraju. Czy mógłbyś wskazać państwa, które, mówiąc brutalnie, zyskały na rozpoczętej inwazji gospodarczo bądź politycznie? Oczywiście to możemy oceniać tylko z perspektywy konkretnego dnia, konkretnego momentu w czasie i też mając wiedzę już na temat tego, jaki miał przebieg ten konflikt, bo to mogło się potoczyć zupełnie inaczej. Ale z całą pewnością jednym z największych wygranych są Stany Zjednoczone Ameryki, to znaczy państwo, którego pozycja w ramach świata Zachodu, to znaczy przede wszystkim przez zachodnich Europejczyków była kwestionowana, to znaczy koncepcje przyszłości Europy zakładały coraz częściej, mówiono o tym, o francuskich pomysłach strategicznej autonomii, o tym, by zbudować taką w tych relacjach w Stanach Zjednoczonych Chiny, żeby Europa była jednak innym punktem odniesienia. Okazało się, że bez Stanów, jeszcze tutaj warto zwrócić uwagę, że całkiem niedawno, bo jednak nie ukrywajmy, dość kompromitującym wyjściu z Afganistanu, tak, które nie odbyło się w specjalnie zorganizowany sposób, nie ma do tego ukrywać. Dzisiaj Stany Zjednoczone wracają jako absolutnie fundament wsparcia dla Ukrainy.
to nie bez Niemiec, Francji czy innych państw zachodu Europy nie byłoby dzisiaj Ukrainy, tej Ukrainy nie byłoby bez Stanów Zjednoczonych. Myślę, że co do tego nie ma żadnych wątpliwości, skala tej pomocy jest potężna. I to nie chodzi tylko o same liczby, numerki, bo to czasami jest trochę mylące, bo wsparcie liczone. Trzeba pamiętać o tym, że cały alarm związany z tym, że Rosjanie zaatakują i że trzeba się przygotować, że trzeba przygotować pakiety sankcji. Wszystko to robione było przez Stany Zjednoczone. Od listopada 2021 roku co najmniej trwała intensywna kampania informacyjna, intensywne organizowanie wsparcia dla Ukrainy już wtedy. I przywódcą tego ruchu były Stany Zjednoczone, których pozycja w świecie międzynarodowym byłaby zakwestionowana, gdyby podważono zestaw zasad, które właśnie doprowadzi do tego, że nie można najechać innego państwa od tak bez powodu. Więc od Stanów Zjednoczonych bym zaczął, ponieważ oczywiście dzisiaj pozycja Stanów w świecie, w ramach świata zachodu jest ponownie absolutnie niepodważalna. Tym regionem, który narażony jest na wielkie ryzyka, ale który zdecydowanie zyskał politycznie, jest oczywiście również nasz region Europy, w tym Polska. Myślę, że polityczne znaczenie Polski dramatycznie wzrosło w ciągu ostatniego roku. Nie wzrosło przecież dlatego, że w ciągu tego roku przybyło nam nie wiadomo ile, że nasza gospodarka wzrosła niesamowicie, albo że w ciągu tego roku staliśmy się nieprawdopodobnie silni militarnie, tylko dlatego, że sprawiły to okoliczności. Wsparcie dla Ukrainy i w ogóle możliwość zakwestionowania tej imperialnej polityki Rosji jest możliwa wyłącznie dlatego, że istnieje takie państwo jak Polska i jest że ono funkcjonuje już w ramach świata zachodu. Bez polskiego terytorium, również bez wsparcia płynącego z państw naszego regionu Europy, politycznego, takiego mobilizującego, też raczej Ukraina nie byłaby w stanie walczyć, nie byłaby w stanie, ta pomoc wielka nie byłaby w stanie tam docierać. Oczywiście, jeśli chodzi o sektor energetyczny, zyskali wszyscy ci, którzy eksportują gaz skroplony, bo Europa, przede wszystkim również niemiecka gospodarka, przede wszystkim niemiecka gospodarka, która postawiła na ten gaz płynący rurociągami z Federacji Rosyjskiej, musiała szybko rozbudować swoje możliwości absorpcji gazu skroplonego. Przez chwilę rzeczywiście te ceny gazu były absurdalnie wysokie i można było liczyć się z tym, że rosyjski szantaż energetyczny, że to uzależnienie doprowadzi do tego, że Europa zgodzi się na polityczne koncesje. Na pewno taki był jeden z zamiarów uzależnienia Europy od siebie w oczach Kremla, ale do tego nie doszło. Tutaj oczywiście znowu mnóstwo czynników miało wpływ na taki obrót spraw, między innymi to, że mamy w Europie stosunkowo łagodną zimę, no ale ceny gazu powoli wracają do normy i wydaje się, że znaczy dzisiaj niewiele wskazuje na to, że uzależnienie Europy od rosyjskich nośników energetycznych będzie czymś nie do przeskoczenia w ciągu stosunkowo krótkiego czasu, w ciągu paru lat. Tymczasem Federacja Rosyjska, pozbawiona tego wielkiego rynku zbytu, oczywiście na część swoich surowców znajdzie kupców gdzieś indziej, ale nie zawsze będzie to takie proste. A poza tym ta dźwignia politycznego szantażu związanego właśnie z tym, że możemy wywrócić wasz porządek społeczny, bo ceny powyższe poszedłem do góry, no to tak naprawdę jest możliwe albo tylko raz, albo ewentualnie jest takie ryzyko, że staniemy przed podobnym zagrożeniem również przyszłej zimy, ale szczerze mówiąc w tej kwestii byłbym optymistą. Wywołałeś Polskę do tablicy i właśnie o Polskę chciałbym Cię teraz zapytać. Jak oceniasz tą reakcję Polski na agresję rosyjską na Ukrainę? Wiele osób też zarzucało porywczość naszemu krajowi w niektórych działaniach, co oczywiście też można odbierać jako zrozumiałe, ponieważ tak jak Ty powiedziałeś, że byt Ukrainy zależy od Polski, tak wiele osób mówi, że byt Polski zależy od Ukrainy. Właśnie jak oceniasz tą reakcję naszego kraju i tutaj mówię o społeczeństwie
też głównie. I czy uważasz, że obecne rzeczy, które dzieją się za naszą wschodnią granicą, są taką geopolityczną szansą dla Polski? Ja jestem generalnie dumny z tego, jak zachowało się polskie społeczeństwo i polskie państwo jako całość w ciągu ostatniego roku. Uważam, że pewnie są jakieś drobne szczegóły, do których można by się przyczepić bardzo na siłę, ale generalnie polska polityka względem Ukrainy na poziomie społecznym byłaby nieprawdopodobna po prostu, była absolutnie nieprawdopodobna, była elementem w skali świata. No, jak przyjeżdżają do Polski reporterzy z całego świata i pytają, no to gdzie są ci te setki tysięcy uchodźców, to jest marzec, kwiecień ubiegłego roku, a Polacy mogą powiedzieć, no są zakwaterowani wszyscy albo w domach, albo w jakichś ośrodkach, no, nie ma żadnych obozów uchodźczych. To jest to niezwykłe. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że to jest niezwykłe i to jest na poziomie społecznym niezwykła sprawa, niezwykłe okazanie takiej gościnności, takiej dobroci na taką skalę, na skalę no, niemalże całego narodu, bo tak to wyglądało wówczas w tych pierwszych dniach wojny. Znaczy każdy chciał w jakiś sposób, zdecydowana większość, niemal każdy chciał w jakiś sposób pomóc. To było coś fantastycznego i to myślę, że to jest coś, co zostanie i z nami, i z Ukraińcami na dłużej. Ale również jeżeli chodzi o reakcję polityczną, zauważmy, że w państwie, w którym wydawało nam się, że spór polityczny jest na tyle ostry, że zaczyna być niebezpieczny dla stabilności państwa, że zaczynamy zmierzać w kierunku tej skrajnej polaryzacji, która już dotyka część państw Zachodu, przede wszystkim na przykład Stany Zjednoczone, że zmierzamy w niebezpiecznym kierunku dla bezpieczeństwa państwa, jeżeli chodzi o polaryzację społeczną i po prostu brak zgody w klasie politycznej, który owocuje skrajną nienawiścią wręcz czasami wyborców jednej opcji politycznej do drugiej. Tutaj mieliśmy przykład, gdzie oczywiście wszyscy oskarżają się w Polsce o prorosyjskość, bo nikt nie lubi Rosji i dlatego warto przykleić do konkurenta politycznego taką łatkę, ale w gruncie rzeczy wszyscy wspierali politykę państwa polskiego wobec Ukrainy. Najważniejsze ruchy polityczne były wspierane przez konsensus polityczny ponadpartyjny. To, że ktoś, jedna, druga opcja mająca 2-4% poparcia się wyłamała, to nie ma żadnego znaczenia. To znaczy generalnie myślę, że klasa polityczna na poziomie wewnętrznym również zdała egzamin, co rzadko nam się zdarzało w ostatnim czasie, więc warto to podkreślić. No jak również myślę, że absolutnie warte podkreślenia jest to, że Polska ewidentnie zaprezentowała przywództwo, jeżeli chodzi o stosunki, jeżeli chodzi o relacje międzynarodowe względem Ukrainy. Znaczy szereg naprawdę kluczowych posunięć Zachodu względem Rosji, względem Ukrainy były inspirowane przez Warszawę. Nie ma co po prostu deprecjonować roli Polski odnośnie Ukrainy, bo wysyłanie czołgów dzisiaj, a wysyłanie czołgów w marcu, w kwietniu ubiegłego roku, to są zupełnie dwa różne wysyłania czołgów. To nie jest to samo, to nie jest to samo ryzyko. Oczywiście, że robiliśmy to właśnie dlatego, że ryzyko dla nas było znacznie więcej. A pamiętajmy, że broń, którą mamy w Polsce, ona miała ewentualnie służyć nie do obrony przed Czechami, tylko miała ewentualnie służyć do obrony przed Federacją Rosyjską. Jeżeli ktoś inny może wykorzystać ten sprzęt do walki z tym samym potencjalnym przeciwnikiem, czy w tym przypadku już niepotencjalnym, i my nie musimy płacić za to najwyższej ceny, czyli ceny krwi. Płacimy tylko sprzęt liczony w złotówkach. Rzadko w historii Polski zdarzały nam się takie momenty. Naprawdę ekstremalnie rzadko zdarzały nam się takie momenty, kiedy o swój byt polityczny, kiedy przed ewidentnie imperialną polityką Federacji Rosyjskiej, która nie jest przecież wymierzona wyłącznie długofalowo w jedno państwo, bo znamy te procesy z każdego podręcznika do historii, z co drugiej noweli wydanej w Polsce od romantyzmu. Więc wiemy doskonale, że
To, że dzisiaj ostrze tego imperializmu wymierzony jest Kijów, nie oznacza wcale, że za parę lat czy paręnaście lat nie okazałoby się, że w sumie Polacy też nie bardzo zasługują na własne państwo. Więc jeżeli ten sprzęt może być wykorzystany do tego, żeby stępić ostrze tego imperializmu setki kilometrów od najbliższego polskiego, od polskiej granicy, no to trudno, wydaje mi się, o lepszą inwestycję w bezpieczeństwo. No właśnie dla Polski niezwykle kluczowe jest odsunięcie tego imperializmu rosyjskiego i chciałbym teraz Cię zapytać o politykę względem Rosji i państw Europy Zachodniej. Między innymi chodzi mi tutaj o Francję, Niemcy, ale też Wielką Brytanię, która również obok Stanów Zjednoczonych jest jednym z takich głównych państw, które niosą pomoc Ukrainie. Chciałbym Cię tutaj zapytać, jak oceniasz tą początkową reakcję Zachodu na rosyjską agresję, ale też aktualną politykę względem Rosji? Oczywiście. I zaczynając jeszcze, wróciłbym na chwilkę do Polski i powtórzył to, co powiedziałem na początku, to znaczy, że ta rola Polski, ona właśnie nie wynika z tego, że nasza siła jest nagle jakaś nieprawdopodobna, tylko głównie wynika z okoliczności związanych z tym, że jesteśmy, gdzie jesteśmy i że nasza skóra jest poniekąd też w grze, ale właśnie również z tego, że jesteśmy członkami świata Zachodu i możemy używać siły tych większych, potężniejszych państw do naszych interesów poprzez powiązania instytucjonalne, sojusznicze i poprzez używanie trochę instrumentalnie wartości, na których zbudowany jest świat Zachodu. Instrumentalnie, czyli instrumentalnie to jest drugorzędne, ale jeżeli Ukraina walczy o przetrwanie, ma prawo do obrony zgodnie z prawem międzynarodowym, jeżeli bronimy zasad, które doprowadziły do powstania również Zjednoczonej Europy i generalnie Zachodu jako takiego, no to jeżeli wykazujemy, że właśnie działamy w imię tychże interesów, czy tychże idei, to brak reakcji ze strony bogatszych państw Zachodu naszego kontynentu no pozbawiłby ich w dużej mierze wiarygodności i groziłby istotnym podziałem, takim kolosalnym podziałem w ramach wspólnoty, który mógłby doprowadzić do jej rozpadu, no bo ignorowanie tak fundamentalnych kwestii związanych z bezpieczeństwem no po prostu nie wchodziłoby w grę. I podobnie jak pozycja Polski w świecie zyskała ze względu na nasze położenie geograficzne i ze względu na to, co wiąże nas z tą wojną, tak samo powinniśmy patrzeć na zachód kontynentu. To znaczy to, że Francuzi i Niemcy są mniej chętni do tego, by ewidentnie to mniej zaangażowani, mniej chętni w to, by pomagać Ukrainie, nie wynika z tego, że są złymi, przebiegłymi ludźmi, którzy nie mają serca dla tych biednych Ukraińców, tylko właśnie ze względu na to, że są dalej, mają inny pogląd na tę sytuację, mają inny pogląd na Federację Rosyjską, mają inny pogląd na bezpieczeństwo swoje i wreszcie na relacje gospodarcze. Gdyby Marokańczycy zaatakowali Hiszpanów, to w Polsce też byłyby zawahania, czy powinniśmy słać tam 300 naszych czołgów, prawda? No bo nie, bo jesteśmy dużo dalej, bo ta sytuacja nie dotyczyłaby nas w sposób tak bezpośredni. Ja wiem, że to przykład jest zupełnie absurdalny, ale akurat ze względu na to, że kontynent europejski kończy się po drugiej stronie Unii Europejskiej, trudno jest pokazać zupełnie analogiczną sytuację, no ale po prostu to, co dzieje się na Ukrainie jest bezpośrednim, my jesteśmy, jeżeli chodzi o sferę bezpieczeństwa, bezpośrednio w to umoczeni, a państwa oddalone od Ukrainy o 1000-2000 kilometrów, no już niespecjalnie, prawda? Więc niespecjalnie w tej sferze takiej bezpośredniego zaangażowania. Pośrednio oczywiście tak, ze względu właśnie na to, jaki system zasad, ale również jaki system w ramach świata Zachodu będzie funkcjonował. I każde z tych państw, Wielka Brytania, Francja i Niemcy, patrzą na ten konflikt jednak trochę inaczej. Myślę, że warto pamiętać o tym, że przez ostatnie, no powiedzmy, 300 lat, nawet już pod sam koniec istnienia I Rzeczpospolitej, kiedy niemiecki
wszystkie państwa, wówczas Prusy, czy później, może porzućmy tak odległą historię, a liczmy od zjednoczenia Niemiec, czyli od powstania tego bezpośredniego poprzednika oczywiście po drodze była Trzecia Rzesza, ale już w tej państwowości niemieckiej, z której wynika ta współczesna państwowość niemiecka. Polityka wschodnia tego państwa oznaczała politykę względem ówczesnej Rosji, Rosji carskiej. To nie jest sytuacja oczywista, w której między Niemcami a Rosją istnieją państwa. Niestety na przestrzeni ostatnich, mówię, 200 lat. A jeżeli już istnieją te państwa, to że mają w ogóle cokolwiek do powiedzenia, że trzeba brać pod uwagę ich zdanie. No bo Polska Rzeczpospolita Ludowa istniała. No i co z tego? I tak trzeba było, i tak każdy na Zachodzie wiedział, że dogadywać trzeba było się, jeżeli chodzi o istotne sprawy polityczne, z Moskwą. Więc to naprawdę stało się dramatycznie szybko. Destrukcja Związku Radzieckiego, wzrost znaczenia naszego regionu Europy również poprzez okrzepnięcie gospodarcze i takie instytucjonalne, to znaczy polskie państwo narzekamy na nie bez przerwy, ale ono jest nieporównywalnie dzisiaj sprawniejsze niż było 20-30 lat temu. To jest sytuacja nowa dla wielu stolic europejskich, z którą one muszą się zacząć oswajać. A już sytuacja, w której przeciwko rosyjskiemu imperializmowi opór daje ukraińska państwowość, to jest sytuacja, z którą nie mieliśmy do czynienia. To już w ogóle można sięgać bardzo daleko do historii, kiedy ostatni raz miało miejsce wydarzenie, w którym tak skuteczny, tak zażarty opór dominacji rosyjskiej, bo Ukraińcy dzisiaj przedstawiają na szali swoje życie. Tysiące, setki tysięcy ludzi. To jest wyjątkowe poświęcenie. Miejmy nadzieję, że nigdy w życiu nie będziemy musieli, nie dojdzie do tego, żebyśmy stanęli przed podobną próbą. Więc to jest łamanie pewnego rodzaju schematów myślenia istniejących na zachodzie kontynentu, które funkcjonują tam właśnie od właściwie początków polityki rozumianej w współczesnym sensie od, powiedzmy, wojen napoleońskich, tak? To znaczy to trochę zajmuje, żeby skłonić państwa zachodu Europy do działania, ale to się udaje. To znaczy dzisiaj jest sporo takiego zniuansowania, jeżeli chodzi o podejście w ramach świata zachodu do Ukrainy, ale jednak na takim absolutnie podstawowym poziomie, tym takim fundamentalnym poziomie, to istnieje jedność. To znaczy istnieje jedność co do tego, że państwa zachodu stoją po stronie Ukrainy i wspierają ją, czy jedni bardziej chętnie, drudzy mniej chętnie, jedni czołgami, drudzy pieniężnie, jedni bardziej, drudzy mniej, ale wspierają Ukrainę, co uważam wcale nie jest historyczną oczywistością, więc warto o tym pamiętać. Co do Wielkiej Brytanii i roli Wielkiej Brytanii w całym zamieszaniu związanym w związku właśnie z odpowiedzią na rosyjską agresję na Ukrainę, to jest też możliwość dla Brytyjczyków zademonstrowania tego, że to, że opuścili Unię Europejską, nie oznacza, że przestają być państwem europejskim w tym sensie, że uczestniczą w kształtowaniu europejskiej architektury bezpieczeństwa i myślę, że to jest istotne z punktu widzenia Londynu, by właśnie odcisnąć piętno na tak istotnym wydarzeniu, co w pewien sposób oddala tą narrację o tym, że Wielka Brytania zaczyna być państwem bez większego znaczenia w związku z wyjściem z Unii Europejskiej. Te mniejsze państwa, o których wspomniałeś, leżące w Europie Środkowej między tą Rosją, a między Niemcami, które na przestrzeni tych 100 lat przybierały najróżniejsze formy, te państwa od zawsze czuły tą presję ze strony silniejszych państw, od zawsze czuły potrzebę zjednoczenia się i wcześniej został też tworzony format Międzymorza, obecnie mamy format Trójmorza, bardzo popularne w polskiej polityce jest temat Grupy Wyszehradzkiej. Aczkolwiek tutaj poszczególne państwa w Europie Środkowej różnie zareagowały na
rozpoczętą inwazję, również prowadzą odmienną politykę niż Polska względem Ukrainy oraz Rosji. Właśnie jak ty się na to zapatrujesz? Czy takie formaty jak Grupa Wyszehradzka, jak Trójmorze cały czas mają sens? Czy ta agresja nie pokazała takiej słabości tych formatów? Myślę, że wiesz, o jakich państwach mówię, między innymi Serbia, która oczywiście nie jest w gronie państw Trójmorza, ale jest bardzo blisko tych państw, czy chociażby same Węgry. Czy ta agresja jest silniejsza niż tak latami budowane związki polsko-węgierskie? Zaczynając od Trójmorza, to ja muszę przyznać, że ja jestem od właściwie początku tej inicjatywy wielkim zwolennikiem tejże inicjatywy, ale właśnie w tym absolutnie minimalistycznym charakterze, w którym ona została, do którego ona została powołana. To znaczy, to jest inicjatywa, która ma za celu, która bierze na cel obniżenie różnic, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury między wschodem a zachodem kontynentu, czyli budowanie połączeń drogowych, gazowych, cyfrowych w naszej części Europy. To się dzieje, to znaczy w Polsce myślę, że to jest trudno tego nie dostrzec, szczególnie myślę Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej z Lublina, no trudno nie dostrzec tego, że infrastruktura również właśnie taka jak Via Carpatia powstaje i zmienia i przyczynia się do zmiany charakteru również wielu miejsc w Polsce. Jeżeli wpiszemy w to Baltic Pipe, interkonektory, czy połączenia gazowe między różnymi państwami, to się dzieje, to znaczy infrastruktura na linii północ-południe tworzy się i dzisiaj, jeżeli zobaczymy na przykład kierunki, z których do Polski trafiają surowce, w jaki sposób jesteśmy w stanie funkcjonować gospodarczo, to są naftoporty, gazoporty i to jest właśnie rozsyłanie surowców z północy na południe, a nie z południa na północ. Znaczy myślę, że w ogóle stoimy przed takim istotnym przewartościowaniem, czy istotną zmianą środka punktu ciężkości polskiej gospodarki, biorąc pod uwagę, że jeżeli zniszczą się plany budowy elektrowni atomowej, najpierw właśnie na Pomorzu, czy gdzieś na północy, jeżeli takie istotną rolę będą miały dalej właśnie naftoporty, gazoporty i tam, to w takim razie, dodatkowo oczywiście energetyka wiatrowa na morzu, to widzimy, że to serce gospodarki, czy napędzające cały obieg energetyczny państwa przeniesie się, siadek ciężkości przeniesie się z południa na północ, ale może wracając do spraw międzynarodowych, oczywiście Trójmorze w tym aspekcie nie tylko nie pozostaje, nie tylko nie jest mniej aktualne, ale wręcz widać, że te połączenia infrastrukturalne na wschodniej flance NATO mogłyby być lepsze. Jeżeli chodzi zaś o współpracę w Grupie Wyszehradzkiej, to zdecydowanie widać, że w ciągu ostatniego roku rolę takiego najbliższej grupy kontaktowej dla polskich przywódców stali się przywódcy państw bałtyckich. Tutaj te kontakty są znacznie częstsze. Myślę, że nie ma trudno bliższego współpracownika prezydenta Dudy niż Gitanas Nausėda, czyli prezydent Litwy. No i tutaj wynika to oczywiście z tego, że państwa te mają tożsame rozumienie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem. I tak, Grupa Wyszehradzka zdecydowanie straciła na znaczeniu poprzez zachowanie przede wszystkim Węgier, choć i na Słowacji, zresztą Słowacja oczywiście utrzymuje proukraińską politykę ze względu na panią prezydent Zuzannę Czaputową, ale tam będziemy mieli też, wydaje mi się, wybory, tak, bo rząd nie ma stabilnej większości w parlamencie. Oczywiście wszystko rozbija się tutaj o politykę węgierską, która w stosunku do Ukrainy, w stosunku do Rosji przyjęła zupełnie inną optykę niż właściwie każde inne państwo europejskie. W ten sposób nikt nie podchodzi do Ukrainy jak właśnie Węgrzy i zastanawiając się, z czego to może wynikać, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że mit Wielkich Węgier i odtwarzania wielkości Węgier sprzed traktatu z Trianon jest jednym z fundamentów narracji politycznej serwowanej przez Viktora Orbana, ale tak naprawdę nie tylko przez Viktora Orbana. Znaczy to jest mit, który funkcjonuje w węgierskim życiu społecznym i politycznym i istniał również przed Viktorem Orbanem.
zmierzam do tego, że Węgry są tak naprawdę jednym z niewielu, jeżeli nie jedynym, właściwie chyba jedynym państwem w Unii Europejskiej, które w którym w tak otwarty sposób wybrzmiewają tony rewizjonistyczne. Tego właśnie chce dokonać Rosja, to znaczy chce rewizji systemu międzynarodowego. Oczywiście Węgry nie są w stanie zmieniać granic i zmieniać ładu międzynarodowego na własną rękę. Więc jeżeli widzą siłę, która do tego dąży, no to instynktownie wręcz za wezwanie do odbudowy Wielkich Węgier pewnie widzą okazję do tego, by być może te okazje spełnić, ale to jest jeden z wielu błędów. Znaczy pamiętajmy, że to nie jest tak, że te Wielkie Węgry zniknęły z mapy tak samo istnieje. To znaczy Węgry w kolejnych wojnach światowych zawsze stawali po tej stronie barykady, która odnosiła spektakularną porażkę i tak też będzie tym razem. Chciałbym teraz wrócić do kwestii Rosji i znaczenia tego kraju nie w polityce międzynarodowej, ale w tej regionalnej, w państwach, które leżą najbliżej Rosji, ponieważ ta agresja pokazała nam, mi się wydaje przynajmniej, słabnącą pozycję tego państwa względem tych byłych republik radzieckich. Tutaj chyba pamiętamy wszyscy, że kiedy tylko ta inwazja się rozpoczęła, no to nie wszystkie te państwa, były republiki, poparły tą inwazję. Mówię tutaj o członkach wspólnoty niepodległych państw, ale też bardzo zagadkowa jest pozycja Białorusi. Co chwila podnoszony jest temat nadchodzącej agresji ze strony Białorusi i to wojsk białoruskich, które miałoby wjechać od północy na Ukrainę, przecinając ten szlak dostaw, który prowadzi z Polski, z Podkarpacia. Właśnie jak ty się zapatrujesz na tą postawę Białorusi? Czy należy oczekiwać jakiegoś realnego wsparcia, czy to jest po prostu gra polityczna na wyczekanie? Jak się potoczy sytuacja? Wydaje mi się, że musimy pamiętać o tym, że wszystkie te państwa są związane z Rosją na dwa sposoby. Przede wszystkim surowcowo, czy generalnie gospodarczo. No i właśnie tą sferą bezpieczeństwa. No, nie oszukujmy się, w sferze bezpieczeństwa Federacja Rosyjska nie zaprezentowała póki co możliwości, które kazałyby państwom tejże wspólnoty trzęść się ze strachu, szczególnie w momencie, kiedy nadal trwa wojna na Ukrainie. To znaczy to sprawia, że jest większa swoboda do bardziej asertywnej, twardszej postawy negocjacyjnej. Właśnie w tej drugiej sferze, w relacjach polityczno-gospodarczych, powiedzmy. Tylko ja bym pamiętał, czy zwrócił uwagę na to, że większość z państw, o których tutaj mówimy, łącznie z Białorusią, nie ma pola manewru za bardzo. Znaczy, to nie jest tak, że Białoruś może dzisiaj po tym, jakim politykiem stał się Łukaszenka i po tym, co robi, no, to jest państwo policyjne już o charakterze, no może nie tak totalitaryzmu, nie zmierzający do totalitaryzmu takim skrótem jak Federacja Rosyjska, ale no, lata kolonii karnej za komentarze w mediach społecznościowych to nie jest normalne państwo. Tak? Więc to jest państwo, które działając w ten sposób wyklucza się z możliwości intensywnej kooperacji z kimkolwiek innym, bo nie ma tutaj nikogo innego. Tymczasem państwa położone w Azji Centralnej mają ten problem, że ten problem ma też Białoruś, tylko w innym charakterze. No to są państwa pozbawione dostępu do morza, zamknięte w bardzo wielkich przestrzeniach, ale które w sensie politycznym są tak naprawdę bardzo ciasne. To są wielkie przestrzenie, jeżeli chodzi o kilometry kwadratowe i wielkie połacie na mapie, ale jeżeli chodzi o opcje, możliwości realizowania różnej polityki, no to nie ma ich zbyt wiele. Więc na to myślę, że warto zwrócić uwagę. A jeżeli chodzi o Białoruś, to właśnie ze względu na brak możliwości politycznego manewru, cóż, nie sądzę, byśmy mogli realistycznie liczyć na to, że prezydent Aleksander Łukaszenko będzie w sensie nagle jakimś partnerem do rozmów z naszej strony, ze względu na to, że ten człowiek wydaje mi się już troszeczkę no on odleciał, on staje się trochę karykaturą dyktatora.
ta karykatura byłaby śmieszna, gdyby nie była straszna, biorąc pod uwagę to, co dzieje się, na Białorusi. I rzeczywiście status tego państwa w relacjach. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać z ludźmi z Ukrainy i właśnie zapytałem o to, co oni myślą o, tak naprawdę o Białorusi, no bo to nie jest takie oczywiste, prawda? To z jednej strony jest agresor, no bo Białoruś udostępniła swoje terytorium do ataku. Ta agresja nie mogłaby wyglądać tak, jak wygląda bez Białorusi, więc można nazwać Białoruś śmiało agresorem, ale z drugiej strony nie można nazwać jej takim samym agresorem jak Federacji Rosyjskiej. Jednak jest to jakaś różnica. I moja rozmówczyni powiedziała mi, że oczywiście jest złość na Łukaszenkę i na cały ten sowiecki styl myślenia ludzi, którzy są dzisiaj u władzy na Białorusi, ale nie ma takich samych uczuć do narodu białoruskiego, który nie jest zupełnie, który ma zupełnie inną kategorię w mentalności Ukraińców niż naród Rosjan. Więc tak, oczywiście, wydaje się, że Władimir Putin też nie przepada za Aleksandrem Łukaszenką i że oczywiście, że pewnie na rękę bardziej Rosji byłoby to, gdyby Białoruś zachowała się w sposób jeszcze bardziej jednoznaczny w związku z agresją. Ale czy to prowadzi do tego, że Łukaszenka jest jakimś, no, może być partnerem politycznym dla Polski czy generalnie dla Zachodu? No, nie sądzę, by on w ten sposób się, by on nawet takie horyzonty miał, by on w ten sposób myślał. Jego punktem odniesienia już dzisiaj jest chyba wyłącznie Rosja i budowanie swojej pozycji tylko oczywiście w opozycji w jakimś sensie do Rosji, ale w odniesieniu do Rosji. To znaczy, to pamiętajmy, że jeszcze obok kwestii politycznych są te kwestie militarne, które sprawiają, że właśnie w tym sensie militarnym Białoruś staje się coraz bardziej przestrzenią nasyconą rosyjskim wojskiem. To, czy super zmieniłoby sprawę, to by, gdyby sama białoruska armia wkroczyła do wojny, to nie sądzę. Nie pamiętam, kto podawał takie statystyki, ale te siły bezpieczeństwa Ukrainy wymierzone we własny naród, to znaczy represjonowanie polityczne, policja i tak dalej, one są znacznie silniejsze niż ta armia, która miałaby właśnie, która mogłaby uczestniczyć w jakichkolwiek działaniach zbrojnych, co też mówi nam o naturze białoruskiego reżimu. Jeszcze chciałbym Cię zapytać o Twoje zdanie na temat jednego z najważniejszych graczy, jeżeli chodzi o te państwa, które rozgrywają swoją politykę względem trwającego konfliktu. Mowa tutaj o Chinach, ponieważ jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji, no, Stany Zjednoczone traciły względem Chin swoją pozycję międzynarodową. Chiny, można powiedzieć, to takie państwo evenement, ponieważ zdobyły sobie całkowitą dominację nie siłą militarną, ale właśnie siłą ekonomiczną. I co chwila analitycy, publicyści zerkają na te Chiny, jakie ruchy podejmą, po której stronie staną. Pozycja chińska jest bardzo ciekawa, ponieważ z jednej strony Chiny dają jasne sygnały zacieśnienia tej współpracy z Rosją, a jednocześnie jakby tak podkreślając tą niechęć do Stanów Zjednoczonych. Jak się właśnie odnosisz do pozycji Chin obecnie? Myślę, że po pierwsze warto zabrać pod uwagę to, jak ekstremalnie istotnym czynnikiem ograniczającym możliwości Chin realizowania polityki na zewnątrz były kolosalne problemy, które pojawiły się w ciągu ostatniego roku w samych Chinach. To znaczy skala epidemii w Chinach, ta polityka zero tolerancji dla COVID-u, zamykanie całych połaci chińskiego państwa, czasami tych, które były kluczowe z punktu widzenia produkcji chińskiej gospodarki, a następnie wielka skala właśnie rozkręcenia się, mówiąc kolokwialnie i niezbyt ładnie, epidemii w Chinach, no znacznie przyczyniła się do tego, że Chiny miały mniejsze możliwości do kształtowania polityki zewnętrznej.
Myślę, że jesteśmy w momencie, w którym może dojść do istotnej zmiany i to by było coś, co miałoby potencjał istotnego przekształcenia natury konfliktu na Ukrainie, czy rosyjskiej agresji na Ukrainę. Otóż Amerykanie coraz głośniej mówią o tym, że są bardzo zaniepokojeni tym, że Chiny mają zamiar dostarczyć Rosji sprzęt wojskowy. Pamiętajmy, że mimo sporych problemów Federacji Rosyjskiej na froncie, mimo ogromnego zużycia sprzętu i mimo ogromnych problemów gospodarczych Rosji związanych z ograniczeniami w eksporcie nowych technologii, która służy z kolei do konsumpcji sprzętu zbrojeniowego, jedynym państwem, które w taki sposób otwarty wsparło Federację Rosyjską poprzez dostarczenie tam systemów, w tym wypadku dronów, jest Iran. Iran już objęty dramatycznymi sankcjami. Iran, któremu w ten sposób, raz, że testy systemów, test uzbrojenia możliwości, abstrahując od Iranu może, wracając do Chin, Chiny tych możliwości bezpośrednio póki co Federacji Rosyjskiej nie zapewniają. To znaczy są bardzo ostrożni w tym, że wspierają Federację Rosyjską w takim stopniu, by nie być podatnym na sankcje świata Zachodu. Jeżeli to by się zmieniło, jeżeli Chiny zaczęłyby otwarcie wspierać Federację Rosyjską również za pomocą sprzętu militarnego, to mielibyśmy... Natura konfliktu na Ukrainie zmieniłaby się pod tym względem, że już otwarcie zmieniłaby się z wojny o status imperialny Rosji, o to czy Rosja jest imperium zdolne do tego, by narzucać swoją wolę narodom mieszkającym w jej pobliżu za pomocą siły i w ten sposób negować zasady w swoim otoczeniu, negować zasady funkcjonujące w świecie międzynarodowym, czy negować prawo międzynarodowe. Ta wojna przekształciłaby się z czegoś takiego w pierwszą odsłonę nowej zimnej wojny między USA a Chinami. Większe wsparcie Chin dla Rosji momentalnie doprowadziłoby do jeszcze większego wsparcia Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych. Stałoby się to starcie dłuższe, bardziej krwawe i bardziej niebezpieczne. Właśnie też podnoszona jest kwestia odnośnie Chin, Tajwanu. Wiele osób mówiło, że Chiny na początku tak zbraniały się z jakąkolwiek reakcją, ponieważ chciały obserwować reakcję Zachodu, przede wszystkim reakcję Stanów Zjednoczonych. Chcieli obserwować reakcję Stanów Zjednoczonych na agresję na Ukrainę i przenieść to na możliwą reakcję względem agresji Chin na Tajwan. No to właśnie kwestia Tajwanu jest bardzo często podnoszona i dlatego mówi się, że te Chiny nie chcą jakby sobie zawracać głowę tą Ukrainą. To jest to, o czym mówiłeś, że kiedy państwo leży daleko od nas, jest odległe, to zupełnie na to inaczej patrzymy. Tylko tutaj, jeżeli mogę się wtrącić, to tutaj jest właśnie diametralna różnica pod tym względem, że Tajwan nie jest państwem. To znaczy Tajwan nie jest uznawanym państwem przez zdecydowaną większość świata. Bardzo mało innych stolic na świecie uznaje Tajpej za stolicę niezależnego państwa. Prawo Ukrainy do samoobrony wynika właśnie z tego, że jest państwem. Wynika z Karty Narodów Zjednoczonych. I tutaj Chiny stosują tutaj właśnie odwróconą logikę. To znaczy Chiny stosują taką logikę, że jeżeli sądzicie, że tak ważna jest integralność terytorialna, a przecież zgadzacie się z polityką jednych Chin, że nie ma dwóch republik chińskich, czy Chińskiej Republiki Chińskiej i Chin Ludowych, tylko są jedne Chiny. To jest kluczowy aspekt polityki chińskiej, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. No to, że Tajwan jest chiński, jest elementem poszanowania prawa do integralności terytorialnej Chińskiej Republiki Ludowej. I warto właśnie to pamiętać, że to są może niuanse, ale one mają czasami kluczowe znaczenie dla tego, jak właśnie postrzegane są, jakie mają konsekwencje kolejne wydarzenia. To znaczy ewentualna agresja Chin na Tajwan
była jednak czymś innym z punktu widzenia prawa międzynarodowego dla wielu państw niż, agresja Rosji na Ukrainę, bo jeszcze raz, bo wsparcie do Ukrainy może płynąć na podstawie prawa międzynarodowego, w związku z tym, że Ukraina ma prawo na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych, no a Tajwan w świetle tychże przepisów nie jest państwem. Marcin, już tak kończąc naszą rozmowę, chciałbym, żebyśmy troszeczkę podybali, tak mówiąc kolokwialnie, żebyśmy troszeczkę próbowali sobie powróżyć, jak cała sytuacja się rozwinie. Czy jest możliwość przewidzenia, jak cały konflikt się zakończy, ile potrwa i które państwo wyjdzie z tego zwycięsko? Które państwa, oprócz de facto rozważanej Ukrainy i Rosji, by na tym najwięcej zyskały już tak w przestrzeni tej, w przestrzeni kilku najbliższych, przyszłych lat? Niestety nie jestem najlepszy w prognozowaniu przyszłości. Myślę, że mamy... Powinniśmy nauczyć się pokory w związku z tym, co stało się w ciągu ostatniego roku, jak bardzo wiele w ciągu roku, a może lepiej ułóżmy to w perspektywie 3 lat, powinniśmy mieć pokorę do tego, jak bardzo wiele rzeczy, których nie da się przewidzieć, może się wydarzyć. Biorąc to pod uwagę, jestem jednak absolutnie, moje zdanie jest takie, że to jest, że nie da się odwrócić już procesu derusyfikacji przestrzeni politycznej i takiej społecznej na Ukrainie. Znaczy, nawet jeżeli niezależnie od tego, w jaki sposób zakończy się ten konflikt, czym on się zakończy, Ukraińcy nie będą Rosjanami, nie będą w stanie pokojowo współżyć z Rosjanami i stworzyć z nimi jednego imperium. To znaczy, jeżeli stanie się najgorsze, jeżeli Rosja zdobędzie całą Ukrainę i będzie siłą zaprowadzać tam swoje porządki, to Ukraina będzie wiecznym problemem dla Federacji Rosyjskiej, czy dla jakiegokolwiek to ten organizm będzie się nazywał, będzie wiecznym problemem, będzie czymś, co jeżeli Rosja połknie Ukrainę, to Ukraina rozsadzi Rosję od wewnątrz. Jeżeli jej nie połknie, to nie będzie już tutaj. Bardzo ciężko byłoby mi wyobrazić sobie sytuację, w której rosyjska idea imperialna jako taka wychodzi zwycięsko z tego konfliktu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wcale zwycięzcami, nawet przy porażce Rosji, wielkimi zwycięzcami nie muszą być Ukraińcy. Myślę, że w kontekście rozmowy o wojnie warto w którymś momencie podkreślić to, że nie mówimy tutaj o numerkach, o zdjęciach, filmach, tylko mówimy o życiu ludzi, które w przypadku tysięcy po prostu się zakończyło, a w przypadku milionów zostało całkowicie złamane. To jest potężna katastrofa dla całego narodu ukraińskiego. I też dlatego pamiętajmy o tym, jak ważne jest to, by widmo wojny oddalić od swoich granic tak daleko, jak to tylko możliwe. Istnieje oczywiście scenariusz znacznie bardziej pozytywny i taki, który moim zdaniem jest coraz bardziej realistyczny. On się materializuje na naszych oczach. Rozmawiamy w dniu, w którym prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent najpotężniejszego mocarstwa na ziemi, poleciał do Kijowa w trakcie trwania wojny, by okazać wsparcie Ukraińcom w walce z Rosjanami. Czy po czymś takim Ukraina może w pełni upaść? Czy Zachód może doprowadzić dzisiaj do tego, by realny rok temu scenariusz w ogóle pozbawienia Ukraińców państwowości dzisiaj się ziścił? No nie sądzę, bo zaangażowanie zasobów gospodarczych i politycznych tak potężnego państwa jak Stany Zjednoczone bezpośrednio w działania zbrojne, dostarczaniem sprzętu, w naszym regionie Europy, w Ukrainie walczącej przeciwko Rosji, to jest epokowa zmiana, która zmienia charakter ukraińskiej państwowości, bo umożliwia jej dalsze funkcjonowanie, zmienia charakter Zachodu, bo przestaje to być
elitarny klub wyłącznie ściśle określonych narodów, które mają prawo do tego, by żyć w dobrobycie i móc samym decydować o sobie, to prawo staje się, jest rozszerzone, nadaje się mu uniwersalny charakter poprzez to, że jest rozszerzone na narody, nawet takie, które z cywilizacją zachodnią na przestrzeni tysięcy lat swojego istnienia nie miały tak bezpośredniego uczestnictwa w kształtowaniu tego świata zachodu, przez co nie jest to już tylko ta sfera, do której ograniczony był Zachód po upadku Związku Radzieckiego, a te zasady, one się uniwersalizują i stają się, przynajmniej w ramach kontynentu europejskiego, zasadami ogólnie obowiązującymi. Czyli jeżeli naród chce dokonać decyzji na temat swojej przyszłości politycznej, to nieważne, jak potężny jest jego sąsiad, ma do tego prawo. Jeżeli zgodnie z prawem broni się, to państwa również wspierające pewien system zasad i prawa międzynarodowego przychodzą pomóc, by to państwo mogło dalej funkcjonować. To jest naprawdę potężna zmiana i powinniśmy ją docenić. To znaczy, na jaką pomoc w walce z imperialną Rosją mógł liczyć Kościuszko? Na co mógł liczyć powstańcy styczniowi? Jak można porównać pomoc, która płynęła z zachodu do Polski w 1920 roku do tej, która dzisiaj płynie na Ukrainę? To jest historyczna zmiana. Jeżeli skończy się ona po myśli Ukraińców, czyli obroną własnej państwowości, to za tym będzie musiało iść jeszcze jedno zwycięstwo. To znaczy, Ukraina nie osiągnie zwycięstwa, dopóki będzie istniała w próżni politycznej, gospodarczej i w próżni bezpieczeństwa między jakimiś blokami. To znaczy, to Ukraina, która nawet jest w stanie się obronić, ale nie ma silniejszej gwarancji bezpieczeństwa, jak również nie ma perspektyw na rozwój gospodarczy, bo jest poza blokiem Unii Europejskiej, poza jednym rynkiem europejskim, jest Ukrainą upadłą i stale oglądającą się za swoje plecy, czy nie idzie tam Rosjanin z bejsbolem. Cały czas boi się o własne bezpieczeństwo. Więc kluczem do pełnego zwycięstwa z punktu widzenia Kijowa jest również to, by przełamać ten impas, czyli zostać członkiem zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO, bądź przynajmniej w kwestii bezpieczeństwa uzyskać wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa, którymi sygnatariuszami na pewno będzie musiało być między innymi Polska, ale również jakieś imperium czy jakieś państwo nuklearne. No a z perspektywy europejskiej myślę, że poczekalnie typu Europejska Wspólnota Polityczna, czyli jakiekolwiek inne formy współpracy z Europą, które nie są pełnym członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej w perspektywie co najmniej kilku lat pewnie, no nie będą zadowalające dla Kijowa. Taki obrót spraw sprawiłoby, że zostałoby absolutnie, zupełnie zmieniłby się charakter współpracy europejskiej. To znaczy państwa, współpraca europejska rozpoczęła się od pewnego rdzenia po II wojnie światowej. Stany Zjednoczone pchnęły państwa europejskie do współpracy gospodarczej, od współpracy w ramach wspólnoty węgla i stalu, Euroatomie. Wszystko zaczęło się w ramach pewnego rdzenia współpracy europejskiej, do którego później doklejano kolejne obszary współpracy, jak i kolejne państwa. Ale zawsze, i to jest prawda również dzisiaj, funkcjonuje to w taki sposób, w którym balans ciężaru podejmowania decyzji politycznych kluczowych, ten ciężar cały czas spoczywa przede wszystkim na zachodzie Europy, również w związku z tym, że system zarówno funkcjonujący w Europarlamencie, jak i na Radzie Europejskiej, większości kwalifikowanej, premiuje te państwa, które są duże, a na wschodzie kontynentu nie mamy specjalnie wiele państw dużych i ludnych. Więc przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej wywraca ten system do góry nogami, to znaczy stwarza równowagę, stwarza zupełnie inny poziom. Gra europejska będzie miała zupełnie inny charakter. Dla nas to będzie miało konsekwencje polityczne, jeżeli chodzi o decyzje polityczne i możliwość wpływania na szereg decyzji Unii Europejskiej, bo nie oszukujmy się, z naturalnych powodów, co widać doskonale teraz, interesy naszego regionu Europy są w wielu elementach zbieżne. Oczywiście nie zawsze takie będą. Z sąsiadami potrafimy się intensywnie kłócić, nie trzeba tutaj wymieniać przykładów, myślę, że wszyscy o tym wiemy.
Natomiast to też będzie miało i też konsekwencje dla nas takie, że jeżeli Ukraina byłaby członkiem Unii Europejskiej, to my z miejsca stajemy się płatnikiem netto do budżetu europejskiego. Warto też o tym powiedzieć. Znaczy, i tak to być może bylibyśmy już płatnikiem netto w kolejnej perspektywie, w kolejnym budżecie 7 lat. Natomiast z Ukrainą w Unii Europejskiej z całą pewnością bylibyśmy już płatnikiem netto, ale oczywiście otwierałoby to ogromne perspektywy rozwoju gospodarczego. Pamiętajmy, że bycie płatnikiem netto, Niemcy są największym płatnikiem netto do budżetu europejskiego i najbardziej korzystają z funkcjonowania w jednym europejskim rynku, również ze względu na to, że mają centralne położenie w ramach właśnie tejże wspólnoty. Jest każdy rynek dookoła, mają otwarty, z każdym mogą współpracować. Jeszcze potrafią to robić całkiem nieźle z punktu widzenia, znakomicie z punktu widzenia gospodarczego. No, otwarcie takich perspektyw przed Polską, jeżeli te perspektywy byłyby dobrze wykorzystane, byłoby kolejnym impulsem do wzrostu gospodarczego w Polsce. Więc wśród możliwych scenariuszy mamy również scenariusze ekstremalnie pozytywne, takie, które oddalają zagrożenie czy wręcz neutralizują na jakiś czas zagrożenie związane z rosyjskim imperializmem, a na dodatek poszerzają strefę dobrobytu, bezpieczeństwa i wspólnych zasad wykluczających wojnę jako narzędzie do prowadzenia polityki z naszego czy rozszerzające o nasze bezpośrednie otoczenie, a jeżeli to otoczenie byłoby poszerzone o Ukrainę, to zobaczymy, co działoby się wówczas na Białorusi. Tutaj zgodzę się z Tobą, co powiedziałeś na początku tej wypowiedzi, że bardzo ciężko jest wróżyć i nakreślać jakąkolwiek wizję na temat tego trwającego konfliktu. No, niech dobrym przykładem będzie właśnie ta wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Kijowie. Też tutaj wszystkim Państwu powiem, że nagrywamy właśnie to w tym dniu wizyty właśnie Joe Bidena na Ukrainie. Wizyty niespodziewanej, ale to bardzo dobrze pokazuje zmienność całego konfliktu. Chyba wszyscy pamiętamy tą wypowiedź prezydenta Ukrainy, bo kilka dni po rozpoczęciu rosyjskiej ofensywy, kiedy mówił, że być może to jego ostatnie przemówienie, wszyscy sądzili, że Kijów upadnie w ciągu 3-4 dni, a tutaj po roku w Kijowie widzimy prezydenta Stanów Zjednoczonych i myślę, że wszyscy mamy nadzieję, że to będzie taki symbol współpracy amerykańsko-ukraińskiej i tego, że Ukraina wyjdzie z całego konfliktu niepodległa i suwerenna. Marcinie, dziękuję Ci za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, że wspólnie ze mną mogliśmy podsumować ten pierwszy rok inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Dziękuję Ci raz jeszcze, a Was, Państwa, zachęcam właśnie do odwiedzenia kanału Marcina. Jego link znajdziecie w komentarzu, który będzie tutaj pod tym filmem. I Marcinie, mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa. Z całą pewnością. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia Państwu.